Bardzo dziękuję za ten gest. Gest pamięci, jakim jest nadanie temu rondu imienia pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego. Dziękuję za to, że wśród, jak podkreślał to przed momentem pan prezydent, wielkich postaci naszej historii, upamiętnionych w różnych miejscach, tutaj w Siedlcach, tablicami, pomnikami, rondami, obok pomnika Lecha Kaczyńskiego, tu w tym mieście będzie także rondo imienia pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego. Człowieka wolności, człowieka sprawiedliwości, człowieka godności i wielkiej prawości. Człowieka, który od swoich zupełnie młodych lat, od lat 60., kiedy było to naprawdę niebezpieczne, czynnie walczył o prawa człowieka, o godność człowieka, o elementarną sprawiedliwość. Ogromnie się cieszę i dziękuję, że jest z nami dzisiaj pani Zofia, małżonka pana marszałka, która przez całe to jego dorosłe życie towarzyszyła mu. Nie tylko jako żona, nie tylko jako jego wielka miłość, ale także jako ta, która ręka w rękę z nim tą walkę prowadziła, która mu towarzyszyła. Dziękuję pani Zofio, że jest pani z nami. Dziękuję bardzo, że przyjechała też pani Agnieszka, córka państwa. Proszę państwa, Jan Krzysztof Kelus w swojej pieśni o wydarzeniach radomskich 1976 roku napisał: Czerwony Radom, widzę siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Ale kawałek dalej napisał też taki znamienny fragment: A co tam słychać u Romaszewskich? Tamte wydarzenia były swoistą cezurą w życiu pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego, w życiu państwa Romaszewskich. Wtedy właśnie włączyli się w działalność Komitetu Obrony Robotników. Komitetu Obrony Robotników, który był w zasadzie pierwszą w naszym kraju organizacją otwarcie walczącą o podstawowe prawa człowieka, człowieka pracy, robotnika w sposób zorganizowany, w sposób otwarty, w sposób zdecydowany, z dążeniem do legalności. Potem przez lata państwo romaszewscy prowadzili biuro interwencyjne KSS KOR. Potem zakładali Solidarność. A potem w 1982 roku pan Zbigniew Romaszewski znalazł się w więzieniu z 4-letnim wyrokiem, z którego odbył prawie 2 lata do amnestii. Zakładali Radio Solidarność. Nigdy nie ustawali
żadne represje nie były w stanie zniechęcić pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego i jego żony do tego, aby prowadzić działalność dla człowieka, dla robotnika, dla obywatela, a patrząc dalekosiężnie dla wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Bo przecież o to chodziło. Bo oni dobrze wiedzieli, że tylko w takiej Polsce wolność i sprawiedliwość będzie mogła być prawdziwa. I także potem, i przy okrągłym stole, i w latach 90. i później, kiedy przez ponad 20 lat pan marszałek pracował w Senacie, cały czas miał to samo dążenie i cały czas o to samo walczył. Był pod tym względem absolutnie niestrudzony. Myślę, że byłby szczęśliwy, gdyby patrzył na dzisiejszą Polskę i gdyby słyszał także te słowa, które przed momentem wypowiedział pan prezydent. O tym, że są realizowane programy ukierunkowane na zwykłego człowieka. Nie na to, żeby elity mogły sobie dołożyć jeszcze więcej pieniędzy do portfela. Tylko po to, żeby wreszcie dostał je zwykły człowiek, który naprawdę ich potrzebuje. Myślę, że byłby zadowolony, gdyby widział, że dzisiaj twardo mówimy o sprawiedliwości. Nie tylko mówimy, ale czynimy wreszcie starania w tym kierunku, aby państwo było sprawiedliwe. Aby ci, którzy powinni byli karani, aby ci, którzy powinni być ścigani, byli ścigani. Aby nie było takich, którzy są nietykalni. Państwa, gdzie sprawiedliwość z założenia ma być jednakowa dla wszystkich. Wszyscy mają być jednakowo traktowani przez prokuraturę i przez sądy. To jest jedno z tych najważniejszych oczekiwań, które, wierzę w to głęboko, zostanie wreszcie zrealizowane. Pan prezydent przed momentem pięknie mówił o Siedlcach, o mieście, które się rozwija. Chciałem to mocno powiedzieć. Ono się rozwija także dzięki dziesięcioleciom pracy pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego. I także dlatego powinien mieć tutaj swoje miejsce i dziękuję, że od dzisiaj będzie je miał. Szanowni państwo, wiele zadań do wykonania jeszcze przed nami, ale jestem przekonany, że to dzieło, które przez właściwie całe swoje życie prowadził, któremu służył pan marszałek Zbigniew Romaszewski, które jest kontynuowane, będzie dokończone i będzie taka Polska, na którą pan marszałek Zbigniew Romaszewski będzie mógł patrzeć z nieba z uśmiechem. Dziękuję bardzo.